Doskonałe wieści na sam początek długiego weekendu majowego, żebyśmy wszyscy mogli oddychać tak czystym powietrzem, jakie mamy tutaj w lesie. Słuchajcie, dzisiaj ruszył nabór wniosków do programu dotacji Moje Ciepło, do którego będziecie mogli dostać 21 tysięcy w przypadku gruntowej pompy ciepła oraz 7 tysięcy złotych w przypadku powietrznej pompy ciepła do nowych domów. Nowych to znaczy takich, w których pozwolenie na wniosek o zakończenie budowy został złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. I teraz kwota dotacji wynosi 21 tysięcy w przypadku gruntowej pompy ciepła, lecz nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Natomiast jeżeli ktoś ma kartę dużej rodziny, nie więcej niż 45% kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku powietrznej pompy ciepła dotacja wynosi 7 tysięcy złotych, nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Przy karcie dużej rodziny ta sama historia co z gruntową pompą ciepła, czyli nie więcej niż 45% kosztów kwalifikowanych. Pociąg nam tutaj przeszkodził, ale nic nie szkodzi. I teraz tak, budynek musi spełniać warunki techniczne, musi mieć poziom energii pierwotnej, czyli tej energii nieodnawialnej na poziomie 63 kWh na metr kwadrat na rok. Dla porównania warunki techniczne z 2021 roku mówią o tym, że budynki musiały mieć 70 kWh na metr kwadrat na rok, czyli został nieco ten rygor zaostrzony i przez pierwszy nabór właśnie takie warunki mamy. Nabór jest do grudnia 2022 roku, także mamy nieco ponad pół roku trwania tej pierwszej edycji programu Moje Ciepło. Zobaczymy, co będzie dalej. Także jeżeli zastanawialiście się jeszcze nad pompą ciepła, to już nie możecie się zastanawiać, po prostu to jest teraz jedyna racjonalna inwestycja. Do tego od teraz, od dzisiaj będzie mogła zostać wsparta przez dodatkową dotację. Do zobaczenia w następnym filmie.